Bardzo się cieszę z tego, że dzisiejszy temat jest moim tematem, tak naprawdę, z którym mam styczność praktycznie na każdej sesji. To jest na każdej sesji praktycznie widoczna jest formacja, którą dzisiaj dokładnie sobie omówimy. Dzisiejszy temat to jest formacja flagi, a więc kontynuacja tematów analizy klasycznej. Tym razem na tapetę weźmiemy formację, która jest zapowiedzią kontynuacji trendu. Czyli jeżeli mieliśmy taką sytuację, że mamy przez pewien okres czasu tendencję umacniania się kursu, po pojawieniu się formacji oczekujemy ponownie tego procesu umacniania się. Jeżeli natomiast formacja flagi powstaje w kanale czy też w trendzie spadkowym, będzie również zapowiedzią kontynuacji, czyli ważna jest, podobnie jak w przypadku wszystkich formacji, tak i tutaj, identyfikacja środowiska, czy też inaczej otoczenia, w obrębie którego tą flagę jesteśmy w stanie zidentyfikować. Dzisiejsze zajęcia po kolei. Najpierw, podobnie jak w przypadku wcześniejszych webinarów dotyczących formacji, skupimy się na tym, żeby opowiedzieć sobie o skuteczności, czyli o jakichś danych statystycznych, podobnie jak i we wcześniejszych webinarach, tak tutaj posłużę się narzędziem AutoChartist, czyli tym narzędziem, które jest dostępne dla części z naszych klientów. Przeanalizujemy sobie statystycznie, jak ta formacja flagi wypadała w 2013 roku, z racji tego, że ten 2014 mamy zaledwie tydzień danych, to jest zdecydowanie zbyt krótkim okresem. Pokażemy następnie teoretycznie, jak ta flaga wygląda, czyli za pomocą zwykłych kresek obrazujących zachowanie ceny pokażę, jak flaga powinna wyglądać. I ostatni etap, ten etap, dla który jest zawsze tym etapem najciekawszym, to jest pokażemy na platformie, czyli bezpośrednio na terminalu, na razie posługujemy się MetaTraderem, czyli będzie to MetaTrader 4, jak dokładnie formacja flagi kształtuje się w realnym rynku i pokażę na realnych przykładach już setupy transakcyjne, czyli to, jak powinno wyglądać zestawienie zleceń. To jest formacja. Jeżeli to jest formacja, to jesteśmy w stanie wystawić zlecenia oczekujące, czyli nie jesteśmy zmuszeni do obserwacji wykresu na bieżąco. Możemy sobie pozwolić na to, aby co jakiś czas sprawdzać wykres cenowy, nie koniecznie śledząc go non-stop. Na to możemy sobie pozwolić, to jest niewątpliwie atutem handlu w oparciu o formacje klasyczne. Przejdźmy zatem po kolei do danych statystycznych, czyli jak ta formacja prezentowała się w 2013 roku. Powinien się Państwu, tak jak i mnie, wyświetlić teraz, powinny się wyświetlić dane statystyczne, które polegają na tym, jak skuteczność tej formacji wyglądała w 2013 roku. Ja standardowo troszeczkę nie mogę zostawić pustego, ładnego slajdu, muszę troszeczkę ponanosić swoich uwag, swoich rzeczy. Teraz po kolei. Przede wszystkim flaga. Tych formacji było bardzo dużo. W porównaniu do pozostałych formacji, które omówiliśmy, jeszcze oczywiście nie omówiliśmy wszystkich, natomiast ta formacja jest jedną z częściej występujących formacji. Pojawiło się ponad 1600 na różnych interwałach, na różnych parach walutowych formacji w przeciągu 2013 roku. Czyli możemy zaobserwować występowanie około 5 do 6 formacji na pojedynczej sesji. Oczywiście na różnych parach egzotycznych, pewnie 80% takich flag będzie odrzuconych z racji tego, że para jest zdecydowanie zbyt egzotyczna. Czyli na przykład może być to randan południowoafrykański jest zestawiony z dolarem amerykańskim. Czyli tutaj będzie to, nie wszystkie te formacje będą do wykorzystania. Natomiast jeżeli ślepo gralibyśmy tylko i wyłącznie w oparciu o fakt, że powstała nam flaga, to 1100 takich scenariuszy było pozytywnych. Tutaj widzimy, że niestety
ta skuteczność jest mniejsza aniżeli 70%, natomiast tak czy tak utrzymuje się powyżej 60%, czyli wystarczy odpowiednio zarządzać kapitałem, aby formacja flagi przynosiła oczekiwane rezultaty. Wiadomo, tak jak mówiłem, z każdym innym procesem występującym na rynku, im więcej danych procesów, danych formacji, tym ta skuteczność będzie spadała. Nie oznacza to jednak, nie jest to tożsame z pojęciem rentowności portfela, bo tutaj na fladze, z racji jej ilości, zapewne procentowo dało się z tego portfela wyciągnąć więcej, aniżeli wynikałoby to chociażby z formacji głowy z ramionami. Czyli ten percentage jako skuteczność formacji, sprawdzalności formacji nie powinien być kluczowy. Czy stosujemy daną formację, czy nie? Tutaj już skuteczność powyżej 60% jest wystarczająca, abyśmy w pełni wykorzystali potencjał naszego portfela. Wydaje mi się, że tutaj absolutnie już nic więcej nie musimy dodawać. Dalej, jak wygląda to z perspektywy tego kierunku trendu? Jeżeli mamy do czynienia z rynkiem bull, mówimy tutaj oczywiście o rynku bytczym, o rynku byka, czyli sytuacji, w której kurs nam się umacnia. Nie możemy mówić na rynku walutowym o hoście. Dlaczego? Dlatego, że jest ten dualizm rynku. Instrumenty finansowe to jest zestawienie jednej waluty w stosunku do drugiej waluty. A więc mówienie o hoście automatycznie sprawia, że też możemy mówić o beście, więc tutaj po prostu mówimy o tym, czy kurs idzie w górę, czy w dół. Jeżeli kurs idzie w górę, mówimy o rynku byka, czyli sytuacji, gdy na wykresie możemy zaobserwować upale. Rynek bear, inaczej rynek niedźwiedzi, to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z tendencją spadkową, tak jak narysowałem to po prawej stronie. Kolejne dołki, wierzchołki są na coraz to niższym poziomie cenowym. Aktualnie możemy zaobserwować też konstruowanie się takich instrumentów finansowych jak odwrotność do aktualnych par walutowych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli mamy euro-dolar, to u niektórych brokerów można spotkać narzędzie dolar do euro. Natomiast to jest nic innego jak symetrycznie odbity wykres, więc absolutnie nie stanowi dla nas to jakiejś dodatkowej informacji na temat zachowania ceny, bo amplituda, okres, tutaj nic absolutnie nam się nie zmienia, więc zostajemy przy tym standardowym, klasycznym podejściu do tendencji, do tego, jak to wszystko nam powinno wyglądać. Jeżeli popatrzymy z perspektywy flagi, to tutaj z racji tego, że ta statystyka nie jest tylko forexowa, ale również jest to statystyka, która opiera się na rynku akcyjnym, to 68% to jest skuteczność na rynku byczym. Natomiast skuteczność na rynku niedźwiedzim jest większa. Nie jest to diametralnie duża różnica, bo jest to zaledwie różnica dwuprocentowa. Natomiast z czego to może wynikać? Jeżeli mówilibyśmy o rynku Forex, absolutnie tutaj nie powinno być żadnej różnicy. Natomiast dodając rynek akcyjny, flaga jest zapowiedzią kontynuacji. Co jest łatwiej kontynuować? Rynek byczy czy rynek niedźwiedzi? Jeżeli chodzi o rynek akcyjny, to zdecydowanie trudniejszy do utrzymania jest ten moment hossy. Ten rynek byczy jest trudniejszy do utrzymania, dlatego że on wymaga wzmożonego popytu, czyli zapotrzebowania na dane akcje, na dane instrumenty finansowe. Jeżeli nie ma tego popytu, to rynek pod naporem podaży, która zawsze jest, będzie delikatnie spadał. Czyli powiedzmy, że już efekt tego, że rynek zostanie sam ze sobą, bez zapotrzebowania, bez tego popytu, powoduje spadki, więc dużo łatwiej jest utrzymywać tę tendencję spadkową. Dlatego też dochodzi do takich sytuacji, że jeżeli mamy hossę, czy też rynek byczy, on jest zwykle rozwinięty w czasie, a bessa, czyli okres spadków, jest trzykrotnie mniejszy, trzykrotnie krótszy, przepraszam, nie mniejszy, aniżeli hossa. Więc tutaj z tego ewentualnie mogłaby wynikać ta prawidłowość statystyczna, jeżeli szukalibyśmy logicznego argumentu do wytłumaczenia tego procesu. Tak to wygląda z perspektywy tej skuteczności, czyli powiedzmy, że flaga jest jak najbardziej do skorzystania i na rynku byczym, i na rynku niedźwiedziem. Myślę, że to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, podobnie jak i slajd poprzedni.
Kolejny slajd, kolejne podejście statystyczne. Tym razem kwestia, gdzie czy też kiedy opłaca się tak naprawdę szukać tej naszej formacji. Mamy zestawienie oczywiście, tak jak i w poprzednich slajdach, kilkunastu formacji klasycznych i mamy tą naszą flagę. Czyli mamy tę naszą formację, którą dzisiaj sobie omawiamy i możemy już zauważyć, że ta najwyższa skuteczność jest na interwale H4. Im wyższy interwał, czyli im bardziej idziemy w prawo, tym lepiej dla nas. Dlaczego? Dlatego, że mogę uzyskać większą efektywność, większą efektywność przy mniejszym wysiłku. Jak to jest możliwe? No jest to możliwe dlatego, że na interwale H4 liczba zleceń, które składamy, czyli liczba transakcji, które dokonujemy, jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku interwału chociażby H1, a różnica w przypadku flagi jest duża. Jest nawet, powiedziałbym, bardzo duża, dlatego że jest ona prawie 6-procentowa, jeżeli popatrzymy na, oj nie, narzędzie tekstowe, jeżeli popatrzymy na interwał H1, skuteczność jest wysoka, bo jest 70, wynosi ona 73%, natomiast na H4 ta skuteczność już wynosi prawie 80%. Czyli jak najbardziej flaga jest do zastosowania do interwału H4. Patrząc z perspektywy w ogóle formacji, tak jak zapewne mówiłem to na wykładzie pierwszym odnośnie dotyczącym formacji RGS, który jak najbardziej jest do odsłuchania, formacje, najlepsze interwały dla formacji jako takie są na interwale głównie H1 i H4. Ta skuteczność bardzo ładnie wygląda, natomiast wyjątki są dla formacji, powiedzmy, rzadziej spotykanych, takich jak Triple Top albo Triple Bottom, gdzie tak naprawdę w ciągu 2013 roku nie byliśmy w stanie zaobserwować idealnie ukształtowanej formacji potrójnego dołka, tylko formacji potrójnego wierzchołka, czyli tak naprawdę tych formacji mieliśmy zaledwie trzy takie sytuacje na rynku, gdzie sprawdziły się one tylko i wyłącznie na krótkich interwałach, dlatego że nawet na tych długich nie mieliśmy ani jednej takiej sytuacji do zagrania w przeciągu całego 2013 roku, więc takie sytuacje są dla nas troszeczkę ciężkie do przyjęcia. W przypadku flagi zostajemy przy tym interwale H4, czyli nasze zlecenia składać będziemy na interwale, którym ja zwykle H4 nazywam interwałem osób pracujących, czyli bez problemu jesteśmy w stanie pogodzić handel z pracą, normalnym etatem, dlatego że w okresie, kiedy pracujemy, powstają nam zaledwie dwie świeczki. To jest jak najbardziej do przewolenia, dlatego że pozycję średnią powinniśmy trzymać od 4 do 6 świeczek, jeżeli popatrzymy sobie z perspektywy interwału H4. A więc flaga, mamy już pierwsze wnioski, jakie są. Pierwsze wnioski, jakie możemy tą statystykę wykorzystać, to jest tak. Flagę stosujemy na interwale H4, tak? W trendzie wzrostowym oraz spadkowym. Czyli nie mamy tutaj żadnego ograniczenia w stosunku do tego, jaki trend jest najlepszy. Natomiast interwał, tak jak pokazał to wykres wcześniej, interwał zostajemy przy interwale H4. Jak wygląda formacja flagi? Formacja flagi została przeze mnie zobrazowana za pomocą prostych linii w następujący sposób. Żebyśmy mogli mówić o formacji, najpierw musimy mieć jakiś trend poprzedzający wystąpienie formacji, czyli ten obszar tutaj, gdzie ja jestem w stanie stwierdzić, że występuje pewna prawidłowość, czyli na przykład kolejne wierzchołki czy kolejne dołki znajdują się w tej samej zależności, kolejne dołki, wierzchołki na coraz to wyższych poziomach albo kolejne dołki i wierzchołki na coraz to niższych poziomach. Czyli sytuacja, gdzie mamy do czynienia z trendem. W tym układzie mamy trend wzrostowy. Żebyśmy mogli mówić o fladze, musi powstać
I to jest kwintesencja flagi de facto. Musi powstać przeciwny do trendu kanał cenowy. Czyli jeżeli mówimy o wystąpieniu formacji, czy też wystąpieniu trendu wzrostowego, tak jak tutaj, to kanał cenowy musi mieć nachylenie spadkowe. Czyli tak jak tutaj wewnątrz tego kanału mogę zaobserwować, że cena spadała. W jaki sposób? Taki, że tempo kształtowania się wierzchołków i dołków było takie same. Czyli nachylenie, jeżeli popatrzylibyśmy pod kątem nachylenia tych linii, czyli tutaj tego kątu, tutaj i tutaj, ten kąt jest taki sam. Czyli te linie do siebie powinny być ładnie równoległe. Flaga jest specyficznym instrumentem z racji tego, że moment do zajęcia pozycji jest zaledwie jeden. Czyli nie mamy, tak jak w przypadku pozostałych formacji, szansy na wykorzystanie kilku momentów do zajęcia pozycji. Ten setup transakcyjny jest tutaj bardzo, bardzo prosty. To jest moment do zajęcia pozycji. To jest moment wybicia górnego ograniczenia. Teraz kwestia tego, czy filtr, który sobie ustawimy, to będzie zaledwie jeden pip z przebicia tej linii, czy też zamknięcia świeczki, czy też samo przebicie o 15-20 pipsów. Wszystko zależy od nas. Ja to już na przykładach na realnym terminalu opowiem. I każdy będzie w stanie zidentyfikować filtr, który jest odpowiedni dla niego samego. Jeżeli chodzi o zasięg, bo tak jak w każdej formacji jesteśmy w stanie odmierzać zasięgi danego ruchu, tak i tutaj. Zasięg tej formacji to jest wielkość ruchu poprzedzającego powstanie, czyli byłby to ten ruch, powiedzmy, jest to ruch 10 pipsów, ja tutaj nie użyję narzędzia tekstowego, więc będzie to troszeczkę koślawo. 110 pipsów. Powiedzmy, że to tak oznaczymy. I te 110 pipsów oczekujemy, że się pojawi nam tutaj. Że to jest ten minimalny ruch, jaki powinien się pojawić, to wynosi te 110 pipsów. Czyli gramy zwykle 1 do 1 do fali poprzedniej, gdzie nasze zlecenie zabezpieczające, czyli nasz stop loss, powinien znaleźć się pod najniższym poziomem formacji. Tak to wygląda w przypadku, gdy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, czyli na rynku akcyjnym, gdy mielibyśmy do czynienia z hossą. W przypadku trendu spadkowego również musi być ten ruch poprzedzający powstanie formacji, tak jak tutaj mamy wyraźnie. Kolejne dołki i wierzchołki powstają nam na coraz to niższych poziomach. Następnie kształtuje się nam odwrotny do trendu ruch, czyli ruch korekcyjny, który tutaj w naszym przypadku jest wzrostowy. Również dwie linie ograniczające ten ruch korekcyjny muszą być do siebie równoległe. Moment do zajęcia pozycji to jest pokonanie tej linii dolnej ograniczającej, czyli gramy tutaj na sprzedaż zgodnie z tym, jak cena się kształtuje, czyli to jest punkt wejścia. Stop loss nad maksymalnym punktem formacji 5-10 pipsów. Natomiast zasięg tej naszej całej formacji to jest przeniesiony ruch wcześniejszy, tak jak tutaj, tak jak tutaj. Przenosimy, czyli jeżeli tutaj byłby ruch na 60 pipsów, to ruch, jaki oczekujemy, będzie identyczny, będzie w stosunku 1 do 1. I ktoś powie, ok, no to ja handluję z ryzykiem 1 do 1. Nie, absolutnie nie, dlatego że zwykle będzie to wyglądało w taki sposób, że tu jest nasz stop loss, i ten take profit w formacji flagi, z racji tego, że liczymy na powtórkę z ruchu poprzedzającego, czy ten ruch poprzedzający musi być ruchem gwałtownym, czyli nachylenie tego ruchu nie może być mniejsze aniżeli 45 stopni. Jeżeli tutaj popatrzylibyśmy na ten kąt, tutaj nie może być kąt, no ja tutaj oznaczyłem kąt prosty, matematyczny, ale chodzi mi o to, że ten kąt musi być wyższy, większy niż 45 stopni, czyli spadek ten musi być gwałtowny, dlatego że formacja flagi to jest tylko i wyłącznie przystanek, delikatna korekta wewnątrz mocnego impulsu. I zapewne jak każdy z nas wziąłby sobie impuls jakiejkolwiek fali, ale impuls, czyli gwałtowny ruch zgodny z trendem i przechodziłby na coraz to krótsze interwały, zobaczyłby, że wewnątrz takiego ruchu
Mamy pełno formacji kontynuacji, takich jak flagi, chorągiewki, które będziemy omawiali na kolejnym webinarze, które mówią nam o kontynuacji. Tego będzie multum. Teraz spróbujemy sobie przejść do kolejnej części naszych zajęć, tym razem już do tych realnych przykładów z prostej przyczyny. Teoretycznie mam nadzieję, że wszystko jest bardzo, bardzo czytelne, tak? I nie powoduje to nam żadnych problemów, powiedzmy, interpretacyjnych. Weźmiemy sobie teraz dla przykładu dwie, trzy główne pary walutowe. Ja z racji tego, że chciałbym być wiarygodny, żadnej formacji nie przygotowywałem. Zaczniemy sobie od tego wykresu, z jakim zakończyłem normalnie swoją pracę nad platformą handlową, czyli nic nie jest ustawione, dlatego proszę o chwilę cierpliwości, dlatego że po włączeniu platformy będę musiał najpierw ustawić poszczególne elementy. Już przełączamy na rzut ekranu. Ja tutaj sobie to troszeczkę zmienię. Ok, mam tutaj naszą falę. Wrzucimy się, przeskoczymy na ekran. On tutaj już powinien być widoczny. I mam nadzieję, że jest widoczny teraz wykaz euro-dolara na interwale M15. To jest tak, jak wspomniałem wcześniej, platforma MT4, czyli MetaTrader 4. To nie jest ta wersja wyższa, czyli ta, z którą zapewne większość z Was ma do czynienia. Usuniemy wskaźnik, bo ten wskaźnik MACD nie jest nam tutaj potrzebny. Wskoczymy na ten interwał, gdzie formacja flagi sportowała nam się praktycznie idealnie. To był interwał H4, może by było ich tych formacji troszkę więcej. Wskoczmy sobie na interwał H1. Pierwszym elementem do tego, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia z formacją flagi, była identyfikacja trendu, czyli jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sprawdzić, jaki mamy układ, czyli czy kolejne dołki, wierzchołki są rosnące, czy też te kolejne dołki, wierzchołki są spadkowe. Tam jakiś brak informacji, a później będziemy sprawdzali to wszystko po kolei. Mamy tutaj jakąś falę góra, dół, góra, dół, góra. Następnie powstaje nam fala spadkowa, która knotami jest tutaj naruszana, ale jak najbardziej jest to formacja flagi, gdzie moment do zajęcia pozycji, tu mamy 1 do 1, przenosimy od miejsca wybicia, tu jest nasz zasięg, dokładnie na tym poziomie. Tu powinno być zajęcie pozycji i tu powinien być stop loss, poniżej najmniejszego dołka. W wyznaczaniu, i to, co zapewne zwróciliście Państwo uwagę, to, że wyznaczając te poziomy, ja tutaj pominąłem ten knot i pominąłem ten knot. Oczywiście to się łatwo mówi w momencie, gdy ja wiem, jak się kurs zachował, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast, żeby złapać troszeczkę harmonię w tym wykresie, tutaj w przypadku formacji flagi ja nie uznaję knotów, jeżeli mamy już w pełni praktycznie ukształtowaną. Natomiast wybicie musi być naruszeniem minimum 5-pipsowym, czyli 5 pipsów od tej górnej linii dokonuje transakcji na kupno. Zwykle ten stosunek powinien się utrzymywać w stosunku 3 do 1. Mam 28 pipsów, tu jest 91, czyli ten 3 do 1 jest zrealizowany. Usunę to zlecenie. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że to jest nagranie, możecie Państwo sobie zatrzymać i ewentualnie odsłuchać jeszcze raz, czy też samemu sprawdzić, czy to się nam wszystko zgadza. Kolejna formacja flagi, tylko flagi przy tym trendzie spadkowym. Można było o tym mówić tutaj. Tu jest ten zakres ruchu. Formacja flagi jest formacją zapowiadającą tylko i wyłącznie kontynuację, a więc tutaj wybicie górnego ograniczenia nie stanowi sygnału do zajęcia pozycji. Jeżeli popatrzymy, ruch poprzedzający powstanie formacji, on tutaj nam się nie zrealizował, zrealizował się on nam w połowie. Ale jest to bardzo istotny przykład z racji tego, że nie możemy być biernymi inwestorami, bo tutaj w momencie zajęcia pozycji nasz
Ta flaga powinna być zrealizowana z zyskiem od 0 do 3 pipsów, czyli powinien być ten efekt przesunięcia stop lossa, jeżeli mamy już te 20-30 pipsów zarobku. Czyli skupmy się na tym, żeby handlować przede wszystkim bezpiecznie i żeby handlować ten handel był nasz pewny, pewny dla naszego kapitału, bezpieczny dla naszego kapitału, czyli przesuwajmy to zabezpieczenie w momencie, gdy mamy na H1 około 20 do 30 pipsów. Tutaj samo podejście do przesuwania zleceń zabezpieczających jest podobne praktycznie w przypadku każdej formacji cenowej, więc nie powinno to stanowić żadnego problemu. Formacje flagi, przecież formacje kontynuacji są szczególnie spotykane. Zobaczmy sobie, tak jak mówiłem o tym rozbiciu. Ja mam jakiś impuls. Zajdźmy sobie na interwał krótszy, na M15 i zobaczmy, czy tutaj nie mam formacji, jakiejś krótkoterminowej formacji flagi. No w tym przypadku akurat by się, mi ona się nie pojawiła, natomiast takie zejścia, tak jak mam tutaj, bardzo krótkoterminowe, gdzie mogę wejść nawet na interwał 5-minutowy, to chyba mi się przewinęło gdzieś tutaj. Aczkolwiek nie wiem, czy to był najmądrzejszy pomysł z przechodzeniem na ten krótszy interwał, bo jednak uciekł mi mój wykres. Oddamy to. Chyba nie w tą stronę przyszedłem niestety. Tak jest. OK. Przybliżmy teraz. Tutaj. Czy możemy mówić? Jak najbardziej. Już widać tą formację w bardzo ładny sposób, czyli ten ruch impulsowy mamy bardzo mocny. Ruch poprzedzający jest tutaj. Minimalny zasięg to jest ten zasięg. Dobra formacja flagi. Zysk do ryzyka. 3 do 1 minimum. Zajęcie pozycji około 5 pipsów od tej głównej linii ograniczającej. Chcę zgarnąć 28, ryzykując 9. 9 razy 3 jest 27, więc wszystko jak najbardziej się zgadza. Idealny stosunek, czyli ten 3 do 1. Jeżeli chcemy handlować z fajną skutecznością, czy z fajną skutecznością, z fajnym poziomem bezpieczeństwa, ryzyka dla naszego portfela, stosujmy tą zasadę. Formacja flagi, czy jakakolwiek formacja kontynuacji, taka jak na przykład chorągiewka, starajmy się utrzymać zysk do ryzyka na poziomie 3 do 1. Sprawdźmy na interwał H1, tutaj na interwale też wyższym powinny być te nasze formacje flagi. H4, czyli ten de facto najskuteczniejszy. Przypomnę, skuteczność tej formacji na interwale H4 wynosiła dokładnie 79%. Sprawdźmy, gdzie ta formacja mi się pojawiła. Tu jest bardzo często formacja flagi przybiera postać klina. Ja tutaj tej formacji klinów zwyżkujących, zniżkujących nie analizuję, bo to jest temat na inne zajęcia. Dlatego tutaj szukam i troszeczkę wykrętnie podchodzę do tego wykresu, jeżeli chodzi o szukanie czy też identyfikację. Tak jak tutaj mamy bardzo ładny proporczyk, ale nie jest to formacja flagi. Ten kanał musi być idealny. Tutaj mam formację klina, więc to też nie jest ta formacja. Formacja klina. No, mogę ewentualnie doszukiwać się tej formacji. Nie. Ten prostokąt nie jest mi niczego potrzebny. Tutaj, w tym zakresie. Chociaż jest ona zdecydowanie zbyt naciągana, zbyt gwałtowna i nie mam tutaj tak naprawdę tych idealnych punktów, które jestem w stanie złapać, które jestem w stanie zidentyfikować. Tak. Mam teoretycznie podstawę do zajęcia pozycji jako kontynuacji, bo ta kontynuacja jest dużo łatwiejsza aniżeli handel w oparciu o odwrócenie trendu, co tak naprawdę zalecam, żeby najpierw szukać formacji kontynuacji, a później odwrócenia. Natomiast tutaj to jest troszeczkę przykład, powiedzmy sobie szczerze, naciągany. Wskoczmy na inną parę walutową. Oj, z powrotem powinien wrócić teraz ten wykres. Chwilowy problem techniczny. Spróbujmy zidentyfikować na przykład na parze dolar do jena niskiego. To usuńmy. Mamy interwał H1, dolar do jena. Przybliżmy wykres. Usuńmy auto przesuwanie. Spróbujmy znaleźć formację flagi.
Tutaj kształtuje mi się formacja trójkąta, więc ona nam niestety odpada. Ja oczywiście mogę coś pominąć, czyli proszę mnie nie traktować jako wyrocznie, że ja nagle zidentyfikuję tutaj wszystkie, więc jeżeli Państwo widzą te formacje, a ja ich nie zaznaczam, to jak najbardziej jest to sytuacja pozytywna, byleby nie były to sytuacje naciągane. Oddalmy to może troszeczkę bardziej, żeby te formacje już identyfikować bardzo ładne. To jest formacja Klina. Formacja Klina. Klin. Te rynki ewoluowały się mocno. Chociaż może. O. No tutaj z racji tego wybicia dołem, tak jak mówiłem, ono nas nie interesuje. To jest zapowiedź tylko na formację, na kontynuację. W sytuacji, w której mogę grać w obie strony, to jest tylko i wyłącznie formacja trójkąta, przeróżna formacja trójkąta, czyli zmieszkujący, zniżkujący, symetryczny, aczkolwiek tutaj symetryczny jest najodpowiedniejszy do tego całego procesu. Natomiast generalnie tutaj już nie mam tak gdyby pola manewru grania w obie strony. Formacja flagi, żeby nie nadziać się na to fałszywe wybicie, tak jak tutaj, nie powinniśmy podejmować innych decyzji, aniżeli grać kontynuacją. Znajdźmy może tutaj na jakiejś fali spadkowej. Myślę, że tutaj można by mówić o... Nie, to jest znowu formacja klina. Klinów jest pełno, natomiast formacji flagi takich, jakiej ja szukam, jakich ja bym chciał, pod jakie ja bym chciał handlować, jest zdecydowanie mniej. Ale takich małych mini formacji możemy się doszukiwać w są chorągiewki kliny, są jakąś flagę, ona jest mikroskopijna, powiedzmy jest do przemilczenia. To nie jest też taki układ. Zresztą jak Państwo śledzą nasz cały dział analiz, to tam też formacja flagi raczej jest rzadko opisywana, częściej to jest formacja jednopłatna, wierzchołek, trójkąt, klin, wybicia. Natomiast tych flag jest mało, ewentualnie chorągiewki klin. Zobaczmy jeszcze jedną parę walutową, ewentualnie Australijczyka, chociaż tak, żebym miał tutaj w miarę. Zmienimy sobie kolor black on white. A jedynka, świeczki. Poszukajmy. Może tutaj nam gdzieś clean, a nie flaga. Kolejny ten problematyczny temat. Autoprzesuwanie muszę sobie odznaczyć. Idźmy dalej. Dalej, może mam tutaj jakąś formację flagi. Są zwykłe korekty, które nie przybierają mi kształtu formacji flagi, bo nie naciągam tego procesu, czy też tego wyznaczenia tej formacji. Staram się znaleźć w miarę ładne, idealne przykłady. No jak widzimy, ten rynek jest jednak takich idealnych, ładnych, równoległych sytuacji na rynku jest jak na lekarstwo. Klin rozszerzający się. Pełno formacji klina. Bardzo ładna wyspa kontynuacji, że niezwykle rzadko spotykana formacja. Znajdźmy też jeszcze jeden przykład, żebym mógł go pokazać. Tak. Bardzo ładne, w końcu równoległe. Poprzedzający ruch, przeniesiony od wybicia. Tutaj profit, poziom wejścia, poziom stop lossu. Nie udało się uzyskać, więc tutaj pewnie ta rentowność i część portfeli została po prostu zamknięta. Pozycja na plus 0, plus 0. Na 0 albo plus 3 do 5 pixów, nie więcej. Natomiast formacja flagi jak najbardziej się tutaj ukształtowała. Ok, bardzo ciężko w tym ostatnim okresie szukać tej formacji, natomiast mam nadzieję, że sama formacja została przeze mnie stosunkowo dokładnie omówiona. Jest ona dla Państwa teraz czytelną formacją, jest jak najbardziej do wykorzystania jako kolejny setup transakcyjny. W razie jakichkolwiek pytań,
My, cały nasz zespół szkoleniowy, jesteśmy dostępni. Wystarczy wejść w zakładkę konsultacje i zgłosić chęć czy też uczestnictwo w konsultacjach bądź zadania pytania mailowo dotyczącego formacji. Jak najbardziej się ustosunkujemy i pomożemy w tym, aby ten kolejny setup transakcyjny był dla Państwa setupem transakcyjnym zrozumiałym, czyli praktycznie do zastosowania od teraz, tak? Czyli po skończonym webinarze, żeby można było już handlować w oparciu o tą formację.